Cały. Do mnie. Z tyłu, jesteśmy otoczeni. Jesteśmy otoczeni, tak jest. Ja jestem już przy tym. Czy jest szansa, że ktoś mnie tam załapa trochę? Tak, to ty jesteś w czerwonym plecaku. Coś pilnuje bramę? Tak, przeniósł. Tak. Coś dostał znowu. Nie jestem martwy. Dostałem od tyłu od strony schodów. Jestem nieprzytomny. Zero szans na handel. Zero szans na odpoczynek. Bandyci cały czas nas atakują. Wędrujemy po całej Czarnorusi. Szukamy. Nie poddajemy się. Czy znajdziemy właśnie to? To, czego tak bardzo pragniemy? Znalazłem jedno jabłko. Jednak reszta chce zobaczyć pulkowe jak wygląda. No, przynajmniej. Tak, jak najbardziej. Powiem wam, że pulkowo wygląda dobrze i jakbyście też chcieli, to można googlowo zobaczyć. Bo tam też dzisiaj byłem i też było spoko. Ale pulkowo chyba lepiej wypada. Wow. Tak, bo w Google'owie byliśmy wczoraj, nie? W sumie przebiegaliśmy, tak. Jest w Pulkowie, a nie w no, Pulkowie. No, widzę kogoś tutaj. No to się... Cześć. To ty, Noso? No. Dobrze wyglądasz. Dzięki. Ty też się dobrze trzymasz. Ej, dzięki. Pomóżcie mi troszeczkę, bo jestem na południu od was. Siedzę teraz na takiej małej górce w krzakach i widzę... Kuźwa, jakiś bardzo duży fabryczny budynek. Czy to jest Pulkowo, czy nie? Nie, to jest chyba Kozienka. Możesz być wrogowy, ale tam też nie ma fabryki. Czekaj. No tych krzaków to nie liczę, nie? Jako linii w ogóle czegokolwiek. No. Ale tu masz, załóżmy, pierwszą linię drzew, nie? Taką. I to jest jedyne miejsce tak naprawdę, z którego można prowadzić ostrzał w razie czego, nie? No, dokładnie tak. To jest jedyne miejsce, bo jak już wejdziesz wyżej, to tam tą wieżyczkę, masz lornetkę? Nie. Widzisz, to jest zajebiście. Ten tylko, że mówię, no ciebie też widać, nie? Nie strzelajcie do mnie, panowie, ja teraz będę już wchodził. Ale załóżmy, jeżeli jest jeden z naszych na tej wieżyczce, to pierwszym ostrzeżeniem ataku na miasto jest jego śmierć, nie? I tam zawsze miasto. Pójdzie Bambik, no. Tak, lornetka. Tak. Tylko to, co jest potrzebne i tyle. Chodzę. Magazynka do SVG. Nie spadniemy we dwoje? No weź sobie obszaj, tu widać wszystko. No czekaj, jestem na środku. Ale bajer tu, ale jest... Przegięcie tu jest nocą. Ale zacnie, zacny widok stąd, bez kitu. A masz ten zestaw dosyć czaskowy, ten? Oczywiście, już tu dorzuciłem. To musisz tu przyjść. Tu jest naprawdę dobrze. No, za każdym razem jest dobrze, dopóki komuś nie powiemy.
Ale musisz to zobaczyć. Dobra, możesz zabrać wszystko, dziękuję. To ja warunki. Czułko. Giorgio, to dałbyś mi tego skopa. Tak, ty stoisz tak. Przede mną? Tak, tak. Rzucę masz tam tu skopa, to ja to bierę. Nie, to nie. Dziękuję bardzo. Nie proszę wiem, bardzo. Co... Panowie, ktoś mnie właśnie ściągnął. Ten to ma pecha, Bogdan. Gdzie? To nie Bogdan, to nie ja. Ja nie, Tomasz, Tomasz, ktoś mnie ściągnął, generalnie rozglądałem się za jakimś punktem orientacyjnym i tylko usłyszałem dziuu! Ale gdzie jesteś? Czyli nie wiesz, gdzie jesteś. Nie wiem, gdzie jestem, ale... Ale byłeś w Kulkowie, czy gdzie? Nie, ale nie byłem w Kulkowie. Ale blisko nas, on z Kozłówki biegł. Tu nie było słychać strzału żadnego z tej strony. Dobra, to był bziut. To było bziut, ja nie wiem, czy przypadkiem ktoś z tłumikiem mnie nie jedną, bo to nie był huk, to było bziut. Albo... Jedyna przeszana... Bziut! To był bziut! Bziut! Dobre, dobre. Dobre, no. Jesteś moim faworytem. Patrzą... Do chłopaka proponuję wam się jakoś zorganizować i rozstawić, nie? Bo... No nic, ej, biegnę tu na północ, osłaniajcie mnie. Jeśli to jest tutaj, to będzie jego ciało. Biegnę pod górkę. Jakby dobra, my cię widzimy. Jak macie butelki, napełnijcie, bo trzeba ogród podlać. Dobra, ja wracam do miasteczka. Dobra, biegnijcie, ja lecę do ogrodu, jakby co. O, no pewnie, sprawdźcie headcrasha, ja biegnę do ogrodu. No tak, no bo to zaraz szlak trafi, nie? Sam to jest farmerem, aby nie. Połowę ogrodu podlamy. Raz. Już coś będzie. Helikrasza jest czyste. O, jelonek! Biegnie na mnie, ojej! Kilofem go, kilofem. Nie złapiesz go. Kurwa, uciekł. No. Sprawdź jeszcze drugie. Jest ktoś w lesie. Jest w lesie ktoś na ten. Gdzie kurwa na linii drzew. Naprzeciwko? Jest ciągle w tym drzewku. Gdzie uważajcie, jest? Panowie, uważajcie. Jak ja jestem... O, stoisz, widzisz teraz? Na wprost patrz na green ten, green moment, no, na wieżę. To jest po mojej prawej stronie? Biegnie na lewo, przez po linii drzew. No bo mnie zgubił. Ucieka go... w każdym razie. Kto strzela? Kto strzelał? Ja, nie wiem. Chyba na jelenie. Hej, ja też. Jednego położyłem. O kurwa, ktoś strzela we mnie? Kto strzela we mnie? Pytam poważnie, kto do mnie strzela? Było słychać Akacza. No, Akacza było słychać. Kilka strzałów. Strzały do mnie. Jestem w wiosce. Przy jabłuszkach. Ja biegnę do Pulkowa drogą. Znowu strzały. Zygzak, zygzak. Po mojej lewej stronie, jak ja biegnę po mojej lewej stronie, to jest. Tam gdzie jelenie? Tam gdzie było nie, jelenie? Nie, po przeciwnej stronie jeleni. Dostałem. Kto ma niebieski plecak? Ja, to jestem ja. Kurwa, chłopaki, dostałem, krwawie, biegnę. Pomóżcie mi jakoś. Biegnij. Tak, biegnę do miasta. Biegnij do Dyń. Znaczy, biegnę do jakoś. Strzał. No co ty nie powiesz? A to ze snajperki, to był z Musina. Kurwa. To bardzo blisko. Uciekać! Fuck! No to chyba nie jest tam zbyt bezpiecznie, co? Do czerwonego domku. Ja też. Dobra, jestem w beżowym domku, na piętrze. Biegam do to czerwonego. To co, chyba dwóch tam jest, Akacz i Motin, co? Dobra, widzę ja ten Antonia. No, żyjesz? Tak, ja jestem w czerwonym. Znaczy północ, to nie jest, jest. Strzały do nas. Tutaj strzelają, do czerwonego budynku, od strony Green Mountain. Tak, tak. Przed twarzą mi pocisk przeleciał. Tonio, ja... Kurwa, nie żyję. Dostałem, tej, przez okno. George, czyli są na tym hillu, kurde nosu, który oglądaliście. Połóż się, George. Strzały. Bo tylko stamtąd mogłem dostać.
We mnie to próbowali. Tak, 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 oni są... Są na zachód. Tak, no są na, po twojej stronie. Dobra, rozebrałem cię. George, jestem po twojej lewej, w wyżowym domku na piętrze. Dobra. Jest koleś w krzakach. Widzę górę. No celuje na mnie, jest całkiem... Strzelaj na... do niego. Dobra, skupmy się, panowie. George, czy ktoś widzi drogę? Drogę? Kto biegał w czerwonego domku? Nikogo nie ma z nas na zewnątrz, zabijaj. Tak, zielono... Ja patrzę na lewe drzwi, a ty na... Jeżeli ktoś jest poza, zabijaj. Strzały. Widziałem. To do nas, do nas. Blisko. Blisko mnie napierdala. Ostrzeliwują czerwony domek. Z dwóch stron nas otoczyli. Czekaj, czekaj, ja... Ja też mam laga. Konkretnie przy żółto-zielonym. Przydałaby się pomoc, bo są wokół czerwonego. Dobrze, dobrze. Jest pod drzwiami w czerwonym budynku. Dobra, reszują was. Ilu ich jest? Dwóch na pewno. Jeden jest pod drzwiami czerwonego budynku, stoi na schodach i się celuje was, a drugi osłania... Jest na schodach, ja z nim walczę tutaj. Czy oni cię skanują przez drugie drzwi? Nie, są pod jednymi drzwiami tylko. Po tymi po schodach, co się chodzi. Obiega do drugich drzwi. Obserwujcie ten czerwony domek. Dobra, już wszyscy trzej są w mieście. George, zerkaj na drzwi, ja spróbuję zdjąć tego spod kremowego. Dobra, dobra. Obserwujmy. Dobra, drzwi mam pozamykane jakby co. Cicho, 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 spokojnie chłopaki. Wszyscy nasi są w domach, tak? Tak. George, zerkaj na drzwi, bo ja tutaj się teraz spadam. Dobra. Jeden leży, tak? Od nich? Tak. To jest. W beżowym domku. Dobrze, pięknie. Na razie jest cicho. Może się wycofują. Jak George masz czas, to przeładuj. Mam pełny magazynek. A, okej. Okay. Dobrze. Znowu bronimy miasteczka, panowie. Strzały. No, jestem martwy. Wbił mi do domu z kałachem. A tak nam teraz dynie zgniją. Masakra. Dobra, lepiej martw się swoją dynią na szyi. Podchodzi, pod dyniach jest. Ja go zaraz zdejmę, chłopaki, poczekajcie. Kurwa, gdzie jest mój kasztan? Gdzie jest mój kasztan? Jest przed czerwonym. Z której strony wchodził? Czekaj. Po twojej stronie jest George. Ja go słyszę. Teraz już mnie chyba. Zdjąłeś go? Strzały. Jeden leży. Ja jestem teraz przy czerwonym. Strzelają. Kurwa, leżę. Teraz musi tam być trzeci. Jeszcze jeden strzał, z innej broni zupełnie. George, to ty strzelałeś? Nie. Wyjdźcie z gdzie? Z której strony on jest? Ja wybiegnę. Zabiłeś? Dwóch zabiłem. Zdjąłeś George? Tak, czysto. Dorf, masz plecak hunterski w beżowym domku na piętrze. Okej. Okay. Rozbierajcie te ciała. Mamy wieczór przy kominku przecież. No, trochę cała chata się bali, ale dobra. Gdzie jesteś, George? No, w czerwonym domku. To jest mój AK gdzieś? Ja mam go w rękach. Panowie, w ogóle handel tylko u nas na razie działa, nie? Pali się. Przydałaby się wódeczka do tego ogniska. Nie, kurwa, wódeczki. Tak się składa, że mam alkohol w plecaku, ale nie wiem, czy jest stać do picia.
7 naturat? Całe życie pod górkę. George, ale ty fajnie wyglądasz. Ty, też mi się podoba. Fajne buty, kurczę, ale strumy, śliski. O, a nie, no i hunting back, tak. No kurczę. A przechodzi. Uwaga, wchodzę. Okej, witaj. Mam. To ja drzwi tutaj zamknę, panowie. A gdzie siedzicie? W czerwonym? Czekaj, może to tak, w czerwonym. Kuźwa, jest telewizor, tylko ja. Regał na książki, reporter. Lodówka. Ma ktoś z was motykę? Tak, ja mam. Ja mam nasiona i nawóz. Super, to ja mogę się zabrać za kopanie. No to tam w standardowym miejscu na tyłach domku. Tak jest. Wybaczcie, panowie, muszę iść do pracy. Masz na ziemi nasiona i nawóz. Super, dzięki. Wiesz co, przydałaby się jeszcze woda. Tu masz pełną manierkę. Dzięki, dzięki. Panowie, sadzicie tam jakieś dynie? Tak. Tak, tak. Okej. Dobra, można sobie zjeść, są pokrojone przy ogrodzie. Bogdan, co mu robisz? Kręcę się w kółko, co? Czy ja wam przeszkadzam tu? Nie wiem, czy jest. Wow, widzę, zagryzka jest też. Dzięki, Bogdan. Dzięki. Teraz zagryzka. Jak się czujesz, Bogdan? O, Tom, wróciłeś. Odzyskałeś przytomność. Bogdan pił. Sam? Bez nas? No nie, no razem, poczęstował mnie. Chyba wypił wszystko. Ale cię poczęstował. A powiedz mi, czemu między twoimi nogami leżą dwa zgniłe pomidory? Bo to była zagryzka do tej wódki. No, Bogdan, już widzę, niezła bomba. To nie żygaj, Bogdan, okej? Okay? Chcesz jeszcze dynię? Wchodzę na ten serwer już 2 minuty. Pomidorki wpietała. To to? Bogdan się najebał. Bogdan, nie szalej. Ty strzelał? Jezus. Oj, zaraz będzie haft. Jaki jacket. Poszło. Powodzi się, widzę. Jak to wygląda? Jak się czujesz, Bogdan? Nie, to są... Żeś narzekał w pokoju, ja nie wiem. Zobaczę, jakby to. Byś mógł wyjść chociaż. Kto to będzie sprzątał? Ja nie wiem. No nawet będzie. Zrobię przeciąg, bo wali tutaj niemiłosiernie. Dobrze zrobiłeś. Bogdan, idź się przewietrz. Naprawdę. To ci dobrze zrobi. Bogdan, żyjesz? Bogdan, co ci jest? Gdzie ty biegniesz? Pochrzaniło mu się w głowie. Za dużo chyba pomidorów, bo zaczęły mu chyba fermentować. Trzeba w ogóle kiedyś konopie indyjskie zasadzić się, zobaczymy. Tom, co ci jest? Wijesz się na tej podłodze, ja nie wiem. Co jest z wami, ludzie, dzisiaj? Słuchajcie, coś tu mam jeszcze ten alkohol, chcecie? Przynieś wam? Nie zabrakło tam? Nie, już dosyć, bo tu dwóch tu już po prostu robią cuda. Tu mi jeden pływa w domku, ja nie wiem. Drugi lata, pokazuje fakera. Mam oczy, to można uciąć palec. Thank you.
witajcie panowie. Witaj. W naszych skromnych progach. No już nie takie skromne. No już nie, coraz więcej. Bogac tutaj jest. Zrujnowana dynia w Gdańsku. O, coraz lepiej wygląda to miasteczko. I ludzie porządni przychodzą. Trzeba zebrać tak z 10 namiotów, żeby był taki fajny jeszcze kemping jakiś. Obóz. Mamy jakiegoś elektronika, żeby tą pralkę naprawił? Może wyskoczymy na bloki, poszukamy. Chujnie te narzędzia. To musisz przewalić, bo inaczej to nie naprawisz tego. Ale chyba jest bęben do wymiany. Naprawiają pralkę, chłopaki. Czekaj, młotek wiecznie naprawianie pralki. No, młotek, to się naprawi, bo pralkę. Wyklepi. Wyklepię, Andrzej, nie nerwuj się. Dobrze. Wiecznie razem wielkopomną scenę. Panowie będą czyste gacie. No, pralka jak nowa. Ach, nawet bez kalkanu się udało naprawić. Można prać. To będzie naszą tą prawką. Jest problem, panowie. Prądu nie ma. Jak nie ma prądu?